Słyszeliście, że twórcy Tower of Fantasy tworzą nową produkcję? Ale zanim opowiem Wam więcej, nie zapomnijcie śledzić tego kanału, by nie przegapić innych nowinek ze świata gier anime. Mowa tutaj o Neverness to Everness, czyli darmowym sci-fi RPG z otwartym światem, w którym ludzie egzystują tuż obok różnych anomalii. Wcielamy się w postać wiodącą życie w tej metropolii, ukształtowanej według naszych własnych preferencji. Nasza postać nie tylko posługuje się różnorodnym uzbrojeniem, ale posiada również specjalne zdolności, tak zwane Esper, które może wykorzystać na polu walki. Dodatkowo po drodze dołączają do nas różni towarzysze posiadający własne umiejętności. W momencie braku aktywnej walki można użyć tych umiejętności do np. eksploracji miasta lub zająć się miejskim życiem, jak np. kupić dom, dostosować swój samochód lub zająć się innymi możliwościami spędzenia czasu w Eternau. Grafika Neverness to Everness utrzymana jest w stylu mangi. Gra działa na silniku Unreal Engine 5 i wykorzystuje technologie takie jak Nanite, a także DLSS i Ray Tracing. Na ten moment nie jest znana data premiery, ale gra ma być wydana na telefony, komputery stacjonarne oraz konsole. Możecie dokonać już prerejestracji na jej głównej stronie, by nie przegapić nadchodzących beta testów czy oficjalnych informacji. Dajcie znać, czy zetknęliście się już z tym tytułem i czy na niego czekacie.